14 dni, 1 września 2012, Dom Dziecka przy numer 1, przy ulicy Kutniczej 68 w Krakowie, przy Centrum Administracyjnym nr 1, przy ulicy Kutniczej nr 38 w Krakowie. Prezentant nr 903. Dzisiaj odbywamy pierwsze czytanie teraz, ale dlatego, że jest wniosek o wprowadzenie do porządku obradów jako drugie czytanie w trybie nagłym. Samą tą sprawę musimy zreferować. Czy ktoś w imieniu pana prezydenta chce? A bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgodnie z zapisami o wejściu w życie ustawy o opiece zastępczej od 1 stycznia, placówki opiekuńczo-wychowawcze na wypadek dziecka z rodzicami mogą mieć nie więcej niż 30 osób, a nowo otworzone 14. W związku z tym, że dom dziecka funkcjonuje w 4, a 1 września w 5 placówkach, w 5 miejscach, czyli 5 placówek, masywy licząc 60 dzieci, przekształca się jednostkę budżetową w Centrum Administracyjne nr 1 zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Centrum może obsługiwać kilka placówek. Więc jeden dyrektor, jeden księgowy bez zwiększania kosztów, bez tworzenia kolejnych jednostek budżetowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która w dniu 10 września jednomyślnie przyjęła taką opinię. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustala w związku z tym z wnioskiem o pierwsze czytanie. Proszę państwa, w związku z tym ustalam termin składania poprawek na dzisiaj na godzinę 12.45. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 12.50. I będziemy to wprowadzać do